Szanowni Państwo, teraz nastąpi uroczyste wręczenie odznaki honorowej województwa małopolskiego Krzyż Małopolski, którego dokona pani Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego. Proszę o powstanie. Decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego złotą odznaką honorową Województwa Małopolskiego Krzyż Małopolski został odznaczony Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Krakowie. Chcielibyśmy serdecznie podziękować w imieniu całej społeczności Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego za przychylność, za życzliwość i za taką dobrą atmosferę współpracy. Bardzo dziękuję, pani marszałek. Całej wspólnoty Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Krakowie, dla zborów w Krakowie i w Nowej Hucie. Będziemy przechowywali ten medal jak świętą relikwię. Pani marszałek, bardzo proszę o zabranie głosu. Proszę spocząć. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, Wasza energia i to, w jaki sposób obchodzicie ten swój wspaniały, piękny jubileusz, bo stulecie to jest jeden z najpiękniejszych jubileuszów, jaki może każda wspólnota obchodzić. To dla mnie też ogromne przeżycie w ogóle poznania waszej wspólnoty. Ja nie ukrywam, że jestem tutaj jako członek zarządu województwa małopolskiego dopiero od grudnia ubiegłego roku, od 3 grudnia i każdego dnia coś nowego poznaję, coś nowego się uczę. Cała moja praca i to wyzwanie, które podjęłam w samorządzie, jest taką lekcją, którą nadrabiam, pewnie i też lekcją historii. I na mojej drodze, między innymi właśnie raptem 3 tygodnie temu, życie postawiło, albo Pan Bóg u góry, właśnie przedstawicieli waszej wspólnoty. Rozmowa była bardzo sympatyczna i powiem szczerze, w moim sercu na pewno zapamiętana na zawsze, ponieważ pierwszy raz miałam okazję zapoznać się z państwa wspólnotą. I myślę, że to dobro, które wzajemnie emanowało i z jednej strony i z drugiej, bo ja jestem bardzo pozytywnie i z dużą empatią podchodzę do każdego człowieka z dużą miłością, bo też i moja religia mnie tego uczy i staram się to wprowadzać w życie na co dzień. I w życiu osobistym, i w życiu zawodowym spowodowała, że zaufaliśmy sobie od razu. Mieliśmy wiele wspólnych też wspomnień z różnych pasji, które też mamy. Dlatego z wielką satysfakcją i z wielką przyjemnością zwróciłam się do zarządu w imieniu pana sekretarza i pastora o to, żeby kapituła przyznała państwu za państwa działalność stuletnią dla Krakowa, dla społeczności krakowskiej, dla ludzi, dla dobra, dla szerzenia tej lekcji też zdrowego żywienia, zdrowego stylu życia. To wbrew pozorom są bardzo ważne rzeczy tej całej waszej działalności edukacyjnej. Zwróciłam się do zarządu o przyznanie tej złotego krzyża, bo to nie było podkreślone, że to jest złoty krzyż, czyli najwyższy w randze. Kochani,
przygotowywałam się troszeczkę, zaczęłam się dowiadywać. To też dowód na to, że też się uczę. Uczę się od 2 dni też waszej wspólnoty, tego, co robicie, jak powstaliście. Oglądałam i przypominam, tutaj poznaję pomimo maseczki panią, która opowiadała, jak jej dziadek przekazał swój majątek, czyli sprzedał swój dom w Zakopanem, swoją willę, po to, żeby zabezpieczyć wam tutaj ten wasz kościół. Może dla kogoś to nic znaczącego. Mnie to bardzo ujęło, bo nie każdy zdolny jest nawet w takich wspólnotach religijnych też czynić takie dobro dla wspólnoty. Więc te wasze opowieści też wzbogaciły moją wiedzę o waszej wspólnocie, o tym, co robicie. Nie tylko dla wspólnoty, ale tak jak już powiedziałam, dla drugiego człowieka i dla Krakowa. I ten pięknie przygotowany jubileusz, krok po kroku zaplanowany, który między innymi zaprowadził panów też do mnie, bo wiem, że też w tym całym scenariuszu było dotarcie do polityków, do samorządowców i po kolei wam się to wszystko udaje. Tutaj widzę, że nawet to nasadzenie w tym Krakowie tych 100 drzew czy krzewów, ale nie wiem skąd się nawet wzięło 300. Właśnie słyszałam. Myślimy o przyszłości, pani marszałek. Więc to wszystko, słuchajcie, to jest właśnie dzielenie się tym dobrem. I myślę, że my ludzie, gdybyśmy wzajemnie na co dzień obdarowywali każdego po drodze dobrem, to naprawdę świat by był niebem praktycznie. Jeżeli nie wszyscy to potrafią, to przynajmniej wspierajmy się nawzajem, ci, którzy to umiemy, i przekazujmy to dobro dalej na kolejne 100, 200, 300, a nawet 1000 lat. Wszystkiego najlepszego, kochani. Cieszcie się i radujcie, bądźcie uśmiechnięci i pogodni i dzielcie się tym uśmiechem na co dzień. Wszystkiego najlepszego. Dziękujemy pani marszałek za te ciepłe słowa. Liczymy, że ta nawiązana relacja będzie trwała dalej. Bardzo się cieszymy. Dziękujemy za tę deklarację. Bardzo się cieszymy, że zaszczycił nas swoją obecnością pan poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pan Ireneusz Raś. Zapraszam do zabrania głosu. Wielce dostojna wspólnoto Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Krakowie, wielce szanowni goście, bardzo dziękuję wam za to, że zostałem zaproszony, że zostałem też zaproszony do Komitetu Honorowego waszych obchodów. Doceniam waszą obecność, ten wasz jubileusz z perspektywy wspólnoty mojego miasta. Przy okazji, przepraszam, że nie powitałem w sposób szczególny i pani marszałek, i mojego przyjaciela, pana prezydenta Komorowskiego, z którym tak wiele lat... Przepraszam, pana prezydenta Kośmidera, z którym... No to mój przyjaciel, ale to może jakiś znak, tak, że... Za parę lat będzie wakat. Będzie wakat. Więc można. Natomiast jestem tutaj, żeby powiedzieć tylko w 3 zdaniach, tak jak się umawiałem z organizatorami, to, co uważam jest istotne z punktu widzenia. Uważam, że wszystkie środowiska chrześcijańskie powinny dziś swoją pracą, swoim przykładem dbać o to, abyśmy z pewnymi zasadami uniwersalnymi chrześcijańskimi pozostali w naszej społeczności. I tu wiem, jak wielką rolę odgrywacie, choć jesteście małą społecznością chrześcijańską, i tego życzyłbym wam na kolejne lata, bo dzisiaj trzeba życzyć. Życzę tego, tej aktywności, tego przykładu, tego świadectwa na te kolejne wiele, wiele lat, bo to ważne dla mojego miasta, dla mojej ojczyzny i to jest ważne również dla waszej wspólnoty. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, panie pośle.
No to przechodzimy do przyjaciela. Pan prezydent Bogusław Kośmider, bardzo się cieszymy, że jest pan z nami. Dodam tylko bardzo istotną informację, że obchody zostały objęte patronatem honorowym pana prezydenta Jacka Majchrowskiego, za które też bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Tak. Szanowni Państwo, szanowna wspólnoto, pani marszałek, panie pośle, panie i panowie obecni tutaj i oglądający nas w internecie. W imieniu samorządu krakowskiego, w imieniu prezydenta Stołeczno-Królewskiego Miasta Krakowa, pana profesora Jacka Majchrowskiego, który objął właśnie patronatem te uroczystości, serdecznie Państwu gratuluję tych 100 lat służby Bogu, ale także służby naszemu miastu i mieszkańcom naszego miasta. Te 100 lat to praca w zakresie charytatywnym, to pomoc charytatywna, to działalność edukacyjna, kulturalna, to wreszcie, jak widać, było także działalność ekologiczna w jakimś zakresie, za co wam w imieniu Stołeczno-Królewskiego Miasta dziękujemy i cieszymy się, że aktywnie uczestniczycie w życiu naszego miasta. Życzymy wam kolejnych 100 lat służby Bogu i miastu Krakowowi, ojczyźnie naszej Rzeczpospolitej. Życzymy 100 lat, życzymy, żeby państwo czuli się dobrze w tym mieście. Miasto Kraków jest otwarte, jest miastem, w którym chcemy, żeby każdy czuł się dobrze. Wczoraj odsłanialiśmy nowy skwer na Kazimierzu imienia Ozjasza Tona. Dzisiaj będziemy odsłaniali imienia państwa bohatera. Kraków jest otwarty na wszystkich i cieszymy się, że te 100 lat w Krakowie już funkcjonujecie. Życzymy wam kolejnych 100, a może i 300 lat służby Bogu i Krakowowi. Dziękuję. Dziękujemy panie prezydencie. Tej otwartości doświadczamy na każdym kroku i za nią bardzo dziękujemy. Do zabrania głosu zapraszam prezbitera Zbigniewa Sobczaka, członka Rady Kościoła Baptystów w Polsce, pastora pierwszego zboru w Krakowie po sąsiedzku. Szanowny bracie pastorze, szanowni goście, bracia i siostry. Dziękuję za zaproszenie, bo to jest przywilej, aby w takim uroczystym momencie móc wziąć udział. I w kontekście tych wypowiedzianych słów chciałbym odwołać się do słów Jezusa. One również wpływają na mój stosunek do osób wierzących, do osób zgromadzonych. Otóż kiedyś było tak, kiedy Jan, apostoł, mówi do Jezusa, że spotkaliśmy kogoś, kto w Twoim imieniu działał, występował, nawet demony wypędzał, ale nie chodzi z nami i zabroniliśmy mu. I pamiętacie odpowiedź Jezusa, nie zabraniajcie. Jeśli ktoś nie jest przeciwko wam, ten jest z wami. Ja to odbieram w takim znaczeniu właśnie tego dobra, o którym wspomniała pani marszałek. Ma to swoje biblijne uzasadnienie, dzielenia się tym dobrem i odbieram to w znaczeniu wzajemnego błogosławienia sobie. Szczególnie jeśli trafiamy na osoby, na braci, którzy w imieniu Jezusa Jemu służą i Jego wyznają swoim Panem. I to jest jeden z powodów, dla których tutaj jestem i za to zaproszenie dziękuję. Życzenia wyrażę słowami psalmu króla Dawida. Niech Pan wysłucha was w dniu utrapienia. Niech was wzmocni imię Boga Jakubowego. Niech wam ześle pomoc ze świątyni i niech was wesprze z Syjonu. Niechaj wspomni wszystkie dary wasze i niech przyjmie całopalenia wasze. Niech wam da to, czego pragnie serce wasze i niech wypełni każdy wasz zamysł. Będziemy się weselić ze zwycięstwa waszego i w imię Boga naszego wzniesiemy sztandary. Niech Pan spełni wszystkie prośby wasze. Jedni chlubią się wozami, drudzy końmi, lecz my chlubimy się imieniem Pana, Boga naszego. Im zadrżały kolana i upadli, lecz my stoimy i trwamy. Panie, Królu nasz, pomóż i wysłuchaj nas w dniu wołania naszego. Oto życzenia w moim osobistym imieniu, a także w imieniu Kościoła Chrześcijan Baptystów w Krakowie. Chciałbym je tutaj zostawić. Dziękuję.
Życzenia odbiera starsza zboru. Bardzo dziękujemy, pastorze, za te piękne słowa. Zapraszam teraz do zabrania głosu panią doktor Annę Słonecką-Polok, rektor Wyższej Szkoły Humanistyczno-Teologicznej w Podkowie Leśnej. Szanowni Państwo, zacne grono tych, którzy władają nie tylko miastem, ale również całym okręgiem, powiatem, województwem, panią marszałek. Witam siostry i braci i bardzo dziękuję za zaproszenie na uroczystości jubileuszowe. To dla nas wielki zaszczyt, że możemy uczestniczyć w tym podniosłym i historycznym wydarzeniu. Przytoczę rąbek historii, która łączy Kraków z Wyższą Szkołą Teologiczno-Humanistyczną z siedzibą w Podkowie Leśnej. To do Krakowa, ważnego polskiego ośrodka edukacyjnego, w latach 1947-49 zostało przeniesione seminarium duchowne Kościoła Adwentystycznego. Pod koniec minionego wieku, na mocy ustawy sejmowej, zostało przekształcone Wyższą Szkołę Teologiczno-Humanistyczną imienia Michała Beliny Czechowskiego. Rok obecny to też nasz jubileusz. Właśnie mija 95 lat od chwili powołania tej instytucji. Więzi z Krakowem nie ustały. Tu mieści się nasz punkt konsultacyjny dla studentów z obszaru południowej Polski. Aż trudno w to uwierzyć, że w tym roku, w roku akademickim 2021-22, po raz 23 zabrzmią słowa Gaudeamus Igitur. Z okazji pięknego jubileuszu, stulecia Kościoła Adwentystów dnia 7 w Krakowie, składam z serca płynące gratulacje. Wasza społeczność była i jest miejscem głoszenia dobrej nowiny o zbawieniu. Miejscem budowania i pogłębiania więzi między Bogiem a człowiekiem. Ten niezwykły jubileusz to nie tylko powód do dumy, lecz przede wszystkim okazja do wyrażenia wdzięczności Panu Bogu i ludziom za dary i łaskę. Na kolejne lata dedykuję słowa proroka Daniela. Niech będzie błogosławione imię Boga od wieków na wieki, albowiem od Niego jest mądrość i moc. On odsłania to, co głębokie i ukryte. Wie, co jest w ciemnościach, u Niego mieszka światłość. Z wyrazami szacunku, rektor WSTH. Bardzo serdecznie dziękujemy i mam nadzieję, że się spotkamy na jubileuszu WSTH. Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy za te ciepłe słowa i dobre myśli skierowane do naszej wspólnoty. Z okazji jubileuszu Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Krakowie dotarło do kierownictwa zboru wiele życzeń i listów gratulacyjnych. Pozwolę sobie przytoczyć kilku nadawców i podziękować im publicznie. Pani poseł Daria Gosek-Popiołek, pani Nina Gabryś, pełnomocniczka prezydenta miasta Krakowa do spraw polityki równościowej. Pan Robert Piaskowski, pełnomocnik prezydenta miasta Krakowa do spraw kultury. Ksiądz infuat dr Dariusz Raś, archipresbiter Kościoła Mariackiego. Ksiądz Marian Niemiec, biskup diecezji katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Z serca za wszystkie ciepłe myśli i słowa błogosławieństwa dziękujemy.